Jest wtorek, 21 stycznia. Cisza i spokój szabatu. Faryzeusze zgodnie z prawem odpoczywają. W pewnym momencie spośród zbóż wyłania się Jezus z grupą uczniów zrywających kłosy i pożywiających się ziarnami. Faryzeusze wiedzą, że zrywanie kłosów, przesiewanie i selekcja ziarna są w szabat zabronione. Wyobraź sobie ich twarze. To, co mówią, przyjrzyj się ich oczom. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Większość z nas lubi odpoczywać i świętować. A jednak potrzebujemy przykazania, które zaleca nam powstrzymywanie się od pracy i celebrowanie dni świątecznych. Zbyt łatwo wpadamy w wir zajęć, pracy i działania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Przypomnij sobie ostatni świąteczny dzień. Jak go przeżyłeś? Czemu poświęciłeś najwięcej czasu? Nie można zmusić nikogo do radości.
świętowanie pod przymusem, obwarowane zakazami i nakazami, albo świętowanie tylko na pokaz, nie ma sensu i nikomu nie służy. Nie zbliża człowieka do człowieka, nie pozwala doświadczyć bliskości z Bogiem. Takiemu przeżywaniu Dnia Świętego przeciwstawia się Jezus. Czym dla Ciebie jest świętowanie? W szabat Żydzi świętowali wypełnienie dzieła stworzenia świata, a także wyjście z niewoli egipskiej. Niedziela zaś to zwieńczenie dzieła nowego stworzenia. Czcimy wtedy zmartwychwstanie Jezusa, czyli ostateczne wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu i śmierci. Czy pamiętasz, że każdy niedzielny poranek to wspomnienie poranka wielkanocnego? Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Poproś Pana Boga, aby nauczył Cię prawdziwie dziękować i wielbić Go za wszystko, co stworzył. Poproś Jezusa, aby pozwalał Ci cieszyć się z nowego życia, które daje.
chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.